Rok temu miałem przyjemność przedstawić Państwu informacje na temat rynków wschodnich, tego co się dzieje w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii. I to był taki czas, kiedy aż tych jabłek u nas było za dużo, nie wiedzieliśmy co z nimi zrobić. Natomiast okazuje się nagle, że najważniejszym czynnikiem, który zdecydował o tym, co dzieje się w sadownictwie, nie tylko w polskim, ale europejskim, w tym roku okazała się pogoda. Pan Marek Kawalec poprosił mnie, żeby przygotować prezentację pod tytułem Trzymać czy sprzedawać. Ja dopiero wczoraj w nocy sobie uświadomiłem, jak dojechałem do hotelu do Sandomierza, że jak coś źle powiem, to następnym razem mogę się w Sandomierzu nie pokazywać, bo jak ktoś otworzy, a ja powiem, że trzeba było trzymać, to będą problemy. No natomiast ktoś musi to zrobić, więc spróbujemy przedstawić Państwu sytuację w poszczególnych krajach europejskich, także na półkuli południowej. Staraliśmy się też, przygotowując ten blok wykładów, żeby zamknąć jakby to taką klamrą. Na końcu będzie wykład pana Marcina Piesiewicza z firmy Agrofresh, który opowie o tym, co się dzieje w chłodniach, czyli to jest firma, która ma na bieżąco informacje, jaki jest stan przechowywanych owoców, czyli będziemy mogli jakby zamknąć we wspólnej prezentacji, co się dzieje w Europie i to, co się dzieje w Polsce, w polskich chłodniach. Również dzisiaj będzie pan Gerald Poldewar, który będzie mówił o Europie Zachodniej, więc myślę, że Państwo otrzymacie pełną dawkę informacji dotyczącą tego, co jest w Europie. Tak jak powiedziałem na początku, karty, jeżeli chodzi o sadownictwo, o rynek sadowniczy, w tym roku rozdawała zdecydowanie pogoda. Mieliśmy do czynienia nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ja tu chyba panom w pierwszym rzędzie nie przeszkadzam, bo ja bardzo mi to przeszkadza i naprawdę bardzo będę wdzięczny. Może ten, że proszę Państwa, zdecydowanie te przymrozki, dwie fale potężnych przymrozków, właściwie mówimy o mrozach, one spowodowały straty nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Również pamiętajmy o czymś, co jest bardzo istotne dla całej Unii Europejskiej, ale szczególnie dla polskich sadowników. Nie ma zmiany decyzji Unii Europejskiej odnośnie sankcji rosyjskich. I w konsekwencji tego, że w tej konsekwencji embargo również Rosjanie utrzymują na import owoców z Unii Europejskiej. Problem, który dotyka coraz bardziej polskich sadowników, o którym również Gerard Poldewar będzie mówił, bo będzie pokazywał, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Europę Zachodniej, to są koszty pracy sezonowej, pracowników sezonowych, ale także problemy z ich pozyskaniem. Proszę Państwa, pewnie będzie słabo to widać, natomiast to są dane ogólnodostępne. Jeżeli ktoś, wszyscy mamy dostęp do internetu, jeżeli wejdziemy sobie na stronę WAPA, to jest Światowa Organizacja Producentów Gruszek i Jabłek, to jest, proszę Państwa, zestawienie, które corocznie jest przygotowane na konferencję Prognosfrut. I jak Państwo zobaczycie, patrząc na praktycznie ostatnie 10 lat, no to jest 9 lat, to są najniższe zbiory w Europie, bo to jest, proszę Państwa, o prawie 28% mniej niż rok temu. Co to znaczy? To znaczy, że główne kraje, które produkują jabłka w Europie, numer jeden oczywiście jesteśmy my. Natomiast z 4 milionów, które były jakby zaraportowane, że w sezonie 2016-2017 mieliśmy w Polsce, dane, które zostały podane i przygotowane, mówią o 2,7 miliona ton. Problem ze zbiorami w Polsce jest taki, że mamy bardzo duże niedoszacowanie albo przeszacowanie to nie, ale niedoszacowanie zbiorów. W związku z tym takie 200-300 tysięcy corocznie to jest właśnie ten błąd w obliczeniach Polski. Natomiast co jest bardzo istotne, jeżeli Państwo popatrzycie na kolejny kraj, który ma bardzo dużą ilość jabłek, to jest Francja i tutaj te straty są niewielkie. Pamiętajmy, że jeżeli w Polsce mamy 50% owoców, które idą na przetwórstwo, a 50% owoców idą na świeży rynek, to w przypadku Francji to jest ponad 95% owoców, które są kierowane na świeży rynek. Czyli tu już widzimy, że
że proszę Państwa, Francuzi będą niewiele mniej mieli jabłek, które będą mogli sprzedawać. Natomiast duże straty notujemy, jeżeli chodzi o Włochów. Włosi również prawie 95% owoców mają na świeży rynek. I co jest istotne, Włosi mają bardzo dużą bazę przechowalniczą i te owoce praktycznie do nowych zbiorów, szczególnie Goldena, przechowują. Jeżeli mówimy o 25% strat, no to są, proszę Państwa, bardzo, bardzo duże straty. Kraje, które zawsze były krajami, z których można było kupić te jabłka, na przykład jeżeli w Polsce było słabiej, to jest Belgia i Holandia. Głównie chodzi o to, że tam jest produkowany Jonagold, który na nasze rynki trafiał. I proszę Państwa, w Belgii te straty również są bardzo duże, dlatego że w zeszłym roku Belgia miała 230 tysięcy ton, a w tym roku straty są szacowane na prawie 70%. Także Belgowie praktycznie w dużej części są pozbawieni jabłek. To samo dotyczy Holandii. Natomiast, tak jak powiedziałem, cała Unia Europejska to jest 28% mniej. Jak to wygląda, proszę Państwa, w tych krajach, które nie są w Unii Europejskiej? Ja zawsze podkreślam, żeby sprawdzić, jak to wygląda właśnie poza Unią. Chińczycy, imponujące 43 miliony, tam szacuje się, że zbiory, nie ma jakichś wielkich strat. Amerykanie nieco mniej, tylko pamiętajcie Państwo, że o ile Chiny, my myśleliśmy o eksporcie do Chin, to na przykład okazuje się, że Chińczycy są na podium, jeżeli chodzi o eksport do Rosji, bo ponad 100 tysięcy ton jabłek corocznie w tej chwili, jakby zastępując też polskie jabłka, trafia do Rosji. Bardzo trudno jest oszacować zbiory rosyjskie, dlatego że to są dane z Urzędu Statystycznego, nie ma żadnych organizacji, które to liczą. Natomiast generalnie w Rosji również odnotowano duże straty i nasz sąsiad, który bardzo nas interesuje jako rosnąca nam konkurencja, to jest Ukraina i Ukraina jest na poziomie miliona ton. Proszę Państwa, Mołdawia, tutaj warte podkreślenia, że Mołdawia może wysyłać jabłka do Rosji, więc duża część tych jabłek trafiła właśnie do Rosji, tutaj strat nie było. I Serbia, proszę Państwa, również największy beneficjent tego embarga, również jabłka mogła cieszyć się normalnymi zbiorami. Tu jest taka ciekawostka, jak ktoś zobaczy, ile Białoruś produkuje jabłek, a ile eksportuje, no to mamy cuda niesamowite, bo to jest prawie 300 tysięcy ton. I proszę Państwa, bardzo interesujące jest również dane tutaj. To nas interesuje w kontekście tego, czy sprzedawać, czy trzymać, dlatego że południowa półkula właśnie zaczyna zbiory. To jest to, co kraje południowej półkuli, oni mają luty, marzec, powiedzmy do kwietnia te zbiory tam trwają. I o ile w poprzednich latach z południowej półkuli, ze względu na to, że mieliśmy bardzo tanie jabłka ogólnie w Europie, że było bardzo dużo tanich jabłek z Polski, w tym roku również ze względu na to, że jest euro mocniejsze do dolara, wiele firm w Europie Zachodniej kontraktuje już owoce z południowej półkuli, dlatego że import owoców z południowej półkuli, przede wszystkim chilijskie zbiory, które według ostatnich raportów zapowiadają się rekordowo, będą bardzo duże. Również z Nowej Zelandii, gdzie zbiory zapowiadają się bardzo dobrze. Nowa Zelandia to przede wszystkim Gala. Nieco mniejsze zbiory będą w południowej Afryce. To jest spowodowane bardzo dużymi, wysokimi temperaturami i suszą. Także proszę Państwa, jakby podsumowując sytuację ze zbiorami w 2017, mamy prawie 30% jabłek niż rok temu. Tak jak powiedziałem, w tych krajach, które miały duży udział jabłek na świeży rynek, czyli Niemcy, ale przede wszystkim Włochy, Holandia, Belgia, Niemcy, te straty są bardzo duże. W Niemczech praktycznie połowa jabłek jest niż w normalnym roku. I proszę Państwa, to też powoduje bardzo duże zmiany w europejskim handlu jabłkami. Przede wszystkim we wszystkich krajach praktycznie odnotowano straty, w związku z tym ten handel tak zwany z drzewa został no, w pewien sposób ograniczony. Ta cena zakupu również była wysoka. I co istotne, w Rosji na początku sezonu te ceny nie były satysfakcjonujące dla rosyjskich producentów, dlatego że bardzo duże ilości zakontraktowano bezpośrednio jabłek Mołdawii. Mołdawia ma bardzo małą bazę przechowalniczą, niecałe 100 tysięcy ton i duża część tych owoców docierała bezpośrednio na rynki rosyjskie.
Oczywiście patrzymy też na ceny jabłek przemysłowych i one, licząc sobie tam rok do roku, to zdecydowanie były wyższe, chociaż no, były różne sytuacje związane z nagłymi spadkami cen. Także tutaj też można dyskutować, czym to było spowodowane, no ale generalnie ceny były dużo, dużo wyższe. I proszę Państwa, dla kupujących, to nie tylko mówię o polskich sieciach handlowych, ale generalnie wszędzie dosyć mocno wzrosły ceny jabłek dla klientów. Proszę Państwa, jedyne dostępne dane, jakie są na dzień dzisiejszy, to są też dane VAT-owskie. Na 1 stycznia jeszcze te dane są nieopublikowane. To są, proszę Państwa, dane, które są z Unii Europejskiej. Tutaj było takie pytanie, dlaczego w Austrii jest nagle 100% więcej. Austria ma 2 lata pod rząd olbrzymie straty w plonie. W pierwszym roku to były te słynne opady śniegu, które poniszczyły olbrzymie ilości sadów i praktycznie mało co zebrali. W tym roku po raz kolejny zostali dotknięci przymrozkami. Natomiast Belgia, proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, Belgowie, którzy zawsze tradycyjnie trzymali bardzo dużo jabłek, i to głównie były Jonagoldy, czy grupa Jonagolda, mają prawie 75% mniej jabłek. Nie patrzmy na Czechy, Danię, natomiast Francja jest na podobnym poziomie i też wiele firm francuskich decyduje się zdecydowanie dłużej trzymać jabłka, znając sytuację, która jest na rynku. Pamiętajmy, że ci, którzy handlują, czy to są wielkie międzynarodowe firmy handlowe, czy duże grupy producenckie, mają dużo większą wiedzę o tym, co się dzieje w Europie i na bieżąco chociażby te raporty VAT-owskie sprawdzają właśnie po to, żeby zobaczyć, czy sprzedawać, czy nie, bo oni grają na rynku międzynarodowym, nie patrzą lokalnie. Proszę Państwa, Niemcy. Tutaj bym zwrócił uwagę na Niemcy, dlatego że rynek niemiecki był dla nas zawsze niedostępny, był bardzo trudno osiągalny. No i w tym roku zawsze się mówiło, że bardzo trudno jest polskim jabłkom, z polską etykietą tam wjechać. Jeżeli były przez pośrednika i gdzieś były przepakowywane, to i owszem. Natomiast w tym roku zdecydowanie Niemcy mają dużo mniej jabłek. Wielkim problemem w Europie jest przede wszystkim brak Elstara, czy to, że Elstar się szybko kończy. Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria to są te kraje, gdzie tradycyjnie Elstar jest jedną z najpopularniejszych odmian w handlu. Do maja był dostępny, natomiast niektórzy mówią, że za 6 tygodni mogą się zapasy Elstara skończyć. I proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na Włochy. Tak jak powiedziałem, Włosi zawsze mieli bardzo duże zapasy tych jabłek, bardzo nowoczesne, chłodnie, nie mówię tylko o ulowskich obiektach, ale także te z dynamiczną, kontrolowaną atmosferą. I te jabłka były trzymane bardzo, bardzo długo, jeżeli była taka potrzeba, także do pierwszych zbiorów, do gali. Natomiast no, w tym momencie Włosi mają ponad 30% mniej i teraz w dalszym ciągu myślę, że na 1 stycznia czy na 1 lutego te zapasy będą dużo większe. No, mieliśmy okres świąt, okres intensywnej sprzedaży i ruchów tych jabłek. Proszę Państwa, nigdy nie wiadomo, ile my mamy jabłek w komorach. To są dane, które WAPA zbiera z Polski, natomiast to są dane tak ogólne, tak jak powiedziałem. My oceniamy polską bazę przechowalniczą na 1 400 000 ton. Czy faktycznie 1 000 000 ton mogliśmy mieć w komorach? Może tak być, dlatego że w tym roku do komór trafiły owoce, o tym też będzie pan Piesiewicz mówił, które niekoniecznie powinny tam się znaleźć, no bo część osób oczekiwała, że nawet słabszej jakości jabłko jakoś tam się sprzeda. I proszę Państwa, Holandia, również dużo mniejsze zapasy. Holendrzy też znani są z tego, że jabłka bardzo długo trzymają i to w dobrej kondycji, więc zdecydowanie jest tego mniej. Czyli patrząc tylko na, mówię o 1 grudnia, proszę Państwa, to mamy 26% jabłek mniej. Tempo proporcjonalnie jakby ubywania tych zapasów jest podobne. U nas to też jest kwestia tego typu, że w Polsce w tym okresie sprzedajemy jabłko głównie ze zwykłej chłodni, mało kto otwiera jeszcze kontrolowane atmosfery, więc dużo tych jabłek jest zamkniętych, bo no, ludzie czekają na wyprzedanie zapasów ze zwykłej chłodni i wtedy są decyzje o otwieraniu jabłek z kontroli. Proszę Państwa, to tylko tak szybciutko. Unia Europejska, Komisja Europejska przygotowała taką sobie prognozę, to jest dla wszystkich głównych gatunków rolniczych. Co jest dla nas istotne? Widać wyraźnie, że spada konsumpcja jabłek. Na mieszkańca średniego w Europie, w Unii Europejskiej będziemy, to jest raport dostępny, można sobie wejść na commodity.report i wtedy można sobie to zobaczyć. Ale co jest istotne, te liczby, jakby analitycy Komisji Europejskiej przewidują, że jabłek w Europie nie będzie więcej, że konsumpcja nie urośnie i również, proszę Państwa,
że eksport i import będzie na podobnym poziomie. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu będzie to konsekwencją zmniejszenia się ilości gospodarstw produkujących jabłka. Dlatego, że Unia, czy to przez własną konsumpcję, czy to przez eksport, nie jest w stanie zagospodarować dużo więcej jabłek. Czyli ten raport wygląda niezbyt optymistycznie. To jest również kwestia, proszę Państwa, tego typu. Tu patrzymy też, bo tu mamy tak, produkcję. Tutaj mamy jakby wewnętrzną, unijną. Tu mamy przetwórstwo. I proszę Państwa, przetwórstwo w Unii Europejskiej to jest około 3,3 miliona ton. Pamiętajmy, że mamy zawsze problem z koncentratem chińskim. Tam są problemy jakościowe, problemy pozostałości, ale myślę, że Chińczycy też nad tym mocno pracują, żeby ta jakość była lepsza, więc tutaj mogą być problemy. Co jest istotne i gdzie, jak tam jest omówienie tych wyników, najwięcej, proszę Państwa, można zyskać nie zdobywaniem nowych rynków, tylko z próbą podniesienia ilości konsumpcji jabłek na mieszkańca. Wszystkimi różnymi działaniami promocyjnymi po to, żeby sami mieszkańcy Unii Europejskiej jedli więcej jabłek. To już spowoduje, że jakby będzie łatwiej zagospodarować. Jak to wyglądało, proszę Państwa, w Polsce ten sezon 2017-2018? Państwo, którzy prowadzą gospodarstwa sadownicze czy prowadzą firmy handlowe, myślę, że dla nich jest to oczywista oczywistość, jak to mówił jeden nasz prezydent. Natomiast, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, pierwsze to były bardzo wysokie ceny jabłek jesienią, przy czym oczywiście mówi się o różnego rodzaju spekulacjach, zmowach cenowych i tak dalej. Generalnie dziwnie się zachowywały te ceny, natomiast patrząc rok do roku, różnica była bardzo duża na korzyść oczywiście obecnego sezonu. Zakłady przetwórcze po prostu musiały, nie miały wyjścia, musiały kupić odpowiednią ilość jabłek. Pamiętajmy, że koncentrat, który jest produkowany w tym okresie czasu, jest tym najważniejszym dla nich do późniejszego przygotowania surowca. Proszę Państwa, na 1 stycznia takie szacunki, patrząc na dynamikę sprzedaży, na dostępne dane, mówi się o 800 tysiącach ton. To jest, proszę Państwa, około 30-32% mniej niż rok temu. Czyli o tyle mniej jabłek mamy w chłodniach na 1 stycznia. Minęły pierwsze miesiące stycznia i ta sprzedaż, dynamika sprzedaży nie jest taka dobra jak w poprzednich latach. Nie ma takiego mocnego ruchu, jeżeli chodzi szczególnie o eksporty. Dużym znakiem zapytania, proszę Państwa, i moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, która powinna warunkować to, czy te jabłka trzymać, czy sprzedawać, to jest jakość owoców w komorach. Tak jak powiedziałem, ja rozmawiałem wcześniej z panem Piesiewiczem, który będzie miał tą prezentację. Znając swoje owoce, wiedząc, jak długo można je przechowywać, no możemy czekać na cenę, nie wiem, 2 złote za jabłko z chłodni, czy 2,50, daj Boże, żeby tyle było. Natomiast może się okazać, że sprzedamy połowę jabłek, które mamy w chłodni, bo reszta nam zgnije, albo się rozpadnie, albo po prostu nie będzie miało parametrów, na przykład na eksport. I tutaj bym się zatrzymał na chwilę, dlatego że, proszę Państwa, szczególnie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Oczywiście wiemy, mamy coraz więcej sygnałów, że jest uszczelniony rynek rosyjski, Białorusini są coraz bardziej kontrolowani. Ja wróciłem niedawno z Serbii. W Serbii jest tylko jakby limitowana ilość firm, które odebrały zgodę na zarządzanie, na sprzedaż do Rosji i inspektorzy rosyjscy praktycznie siedzą tam bez przerwy. Bośnia i Hercegowina została ostatnio zamknięta, znaczy eksport z Bośni i Hercegowiny został zamknięty. Podejrzewane było, że to są jabłka, które pochodzą z Polski, ale to są typowe gesty polityczne, żeby pokazać, przypomnieć szczególnie Serbom, żeby nie wychylali się przed szereg i żeby tutaj za dużo nie kombinowali z obchodzeniem embarga. I to samo, tak jak powiedziałem, dotyczy Białorusi. Jeżeli chodzi o te wszystkie rynki eksportowe, to praktycznie to w dużej mierze zacichło. Natomiast największym problemem, który będzie rósł i o którym myślę, że troszkę za mało się mówi, a powinno się mówić więcej, to są pozostałości środków ochrony roślin. Państwo czytacie prasę branżową, portale, ale też takie ogólne informacje. 3 razy praktycznie w niewielkich odstępach czasu mieliśmy informacje o przekroczeniach, o znalezionych pozostałościach ponad normy, czy niedozwolonych środkach w jabłkach, które znalezione zostały w Czechach. Ja abstrahuję od tego, czy Czesi nas kochają, czy nie kochają, czy to jest jakaś tam ochrona własnego rynku. Natomiast generalnie to jest problem, który w najbliższym czasie będzie narastał. Według naszej inspekcji
szacuje się, proszę Państwa, z próbek jabłek, które są pobierane, to około 8% ma albo przekroczone pozostałości, albo zawiera środki, znajdują się pozostałości środków, które są niedozwolone. Czyli albo było za późno zrobiony środek, albo była za duża dawka, proszę Państwa, albo był to środek, którego nie wolno stosować. Co to znaczy dla nas? Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko że jeżeli byśmy w tym roku bardzo dużo tych owoców wychowali na zachód, a chociażby do Niemiec, moglibyśmy po prostu mieć duże problemy właśnie z pozostałościami. Trzy proste rzeczy, tak jak rozmawiamy czy z firmami chemicznymi, czy chociażby ze stowarzyszeniami sadowniczymi, takimi chociażby jak Unia Owocowa, czy ze Związkiem Sadowników RP. Proszę Państwa, trzy podstawowe rzeczy. To jest kupowanie środków w sprawdzonych miejscach, stosowanie środków zgodnie z etykietą i, proszę Państwa, niestosowanie środków niezarejestrowanych w uprawach sadowniczych. Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają w bardzo szybko i w bardzo łatwy sposób wykryć, proszę Państwa, te pozostałości. Problem polega na tym, że na dzień dzisiejszy my mamy szansę wejść na nowe rynki, ale pod warunkiem, że będziemy mieć dobrą jakość jabłek, ale również te jabłka będą bardzo bezpieczne. W najbliższym czasie można oczekiwać mocniejszych działań ze strony organizacji branżowych, firm, po to, żeby właśnie przeciwdziałać tym pozostałościom, ale to jest przede wszystkim zaczyna się u Państwa na poziomie sadownika, bo z jednej strony mówimy o pewnej oszczędności, o stosowaniu pomysłów na ochronę, które mają zredukować koszty, natomiast jeżeli to jest ponad normy, które ktoś tam gdzieś ustala i które są kontrolowane i sprzedawane, i które są sprawdzane, to niestety jest to w tej chwili tymi metodami bardzo łatwo wykrywalne i tak jak powiedziałem, tona jabłek w Czechach, awantura na całą Europę, dlatego że takie ostrzeżenie o wykryciu niedozwolonej substancji specjalnym systemem tych inspekcji fitosanitarnych automatycznie jest przekazywane do każdego kraju w Europie. W związku z tym jakby to jest jakby alert dla innych inspekcji, czy to będą niemieckie, duńskie, szwedzkie, czy chociażby angielskie, żeby jabłko z Polski kontrolować. Także ja myślę, że każdy z Państwa produkuje te jabłka w sposób bezpieczny, zgodny z procedurami, z etykietą, stosuje te środki. Natomiast no jakby zdarzają się takie czarne owce, które po prostu powodują, że jakby cała branża na tym cierpi i naprawdę trzeba na to bezwzględnie zwracać uwagę. Pamiętajmy, proszę Państwa, też o kolejnej rzeczy, która jest... Panie Jacku, to mi wszystko zdechło w ogóle z monitora, więc ja nie wiem, jak tutaj to... Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że obecna sytuacja rynkowa w dalszym ciągu wpływa na kondycję nie tylko samych sadowników, ale grup producenckich. Dlatego, że mniej jabłek, mniejsza dostępność tych owoców powoduje, że po pierwsze sadownicy niechętnie oddają jabłka do grup producenckich, to zaufanie jest, powiedzmy, dosyć słabe. Druga sprawa, wychodząc z założenia, że przez grupę są dodatkowe koszty, mogą sprzedać to szybciej i z większym zyskiem, zdecydowanie lepiej przez swoje własne gospodarstwa. Nie jest to dobry pomysł, dlatego że długofalowo patrząc na to wszystko, to proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy sami tylko i wyłącznie jako pojedynczy sadownicy sprzedawać na te nowe rynki, no szanse mamy niewielkie. Postaramy się o tym troszkę porozmawiać, jest specjalny panel dzisiaj o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja grup producenckich, czy razem, czy osobno być. Natomiast na to, proszę Państwa, też ta sytuacja, jeśli chodzi o zbiory, ma wpływ. Wiecie Państwo też, że mamy prawo oczekiwać jako sadownicy, czy jako branża, która najbardziej w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o świeże owoce i warzywa, ucierpiała z powodu embarga, żeby Unia Europejska, której to jest decyzja, bo to nie jest decyzja sadowników polskich, tylko decyzja Komisji Europejskiej, żeby mieć tą pomoc. Natomiast no, sami Państwo wiecie, jak wyglądała sytuacja z ilością środków pomocowych, jakie to były wielkość i ten słynny przelicznik 009, który po prostu myślę, że wielu sadownikom będzie się jeszcze śnił po nocach, bo akcja, która wyglądała z przyjmowaniem tych wniosków, no
zakrawa troszkę na kpinę z sadowników. Proszę Państwa, jeden bardzo ważny problem, który też wpłynie na to, jak będzie wyglądała nasza sytuacja, to jest coraz więcej, proszę Państwa, problemów z pradownikami sezonowymi i z dostępnością ludzi do pracy i tym, że koszt polskich jabłek będzie coraz większy. Proszę Państwa, i teraz przechodzimy do tego, jak wygląda sytuacja na rynku krajowym. Jeżeli patrzycie Państwo tylko na średnie ceny w hurcie i w detalu, to patrząc na różne opracowania, które są dostępne, ale też chodząc po prostu do sklepu, to te ceny nawet do 50% są większe rok do roku. Natomiast większość tych opracowań podkreśla, że jakość owoców w handlu detalicznym, czy to będzie Biedronka, Lidl, nie wiem, Tesco, Auchan, ale też te wszystkie bazarki, jakość tych owoców jest dużo słabsza. Po pierwsze, sieci handlowe mają taką dwoistą moralność. Jak jest mało jabłek, znaczy jak jest dużo jabłek, niska cena, to proszę Państwa, byle plamka, byłe wykrzywienie owoców deklasyfikuje te owoce. Jeżeli mamy sezon jak teraz, gdzie chcą utrzymać tą marżę, to nagle okazuje się, że dużo słabsze owoce również są akceptowane. Czyli z jednej strony poprzednie 2 czy 3 lata mówi się sadownikom, że macie mieć po prostu jabłka jak spod sztancy. Każde ma być idealne, 75% wybarwienia i tam co milimetr posortowane, a w tym roku jakby te normy zostały lekko popuszczone. Proszę Państwa, te sieci handlowe również mniej organizują promocji. Nie ma akcji pod tytułem na jesieni jabłko po 99 groszy. Ja byłem tutaj przed wyjazdem w Biedronce w Warszawie. Jest promocja na jabłka czerwone polskie 2,99 zamiast 3,49. Nie wiem, czy to jest promocja, czy to nie jest promocja. Rok temu było 1,49, bo sprawdziłem na zestawieniach. Co jest też niebezpieczne dla branży sadowniczej i dla sprzedaży ogólnie, że te ceny jakby cytrusów, czyli tutaj mamy banan, pomarańcze, mandarynki czy kiwi, one utrzymują się na podobnym poziomie z zeszłym rokiem. Natomiast ceny właśnie jabłek zbliżają się do ich poziomu, bo tu mówimy, nie wiem, 3,49 do na przykład 4,49 czy 5 zł, a banan na promocji może kosztować tyle samo co jabłko. Niestety, proszę Państwa, wiele osób przyzwyczaiło się do tej masowej dystrybucji bezpłatnych jabłek. I jak sobie policzyli, że dostawali jabłka za darmo, no to znaczy wychodziło, że te jabłka prawie nic nie kosztują. I nagle teraz przychodzi im zapłacić 3,50 za kilogram. Dla wielu osób jest to problem i po prostu część z nich zrezygnuje z zakupu jabłek w związku z tym. To taki przykład, to jest zrobione akurat w Lidlu. Akurat to nie jest polska firma, natomiast jabłka, jak widzicie Państwo z napisu, są tylko z polskich pól. Rok temu takie jabłko by nie weszło na półkę. Nie byłoby wybarwione. Jak widzicie Państwo, jakieś tam oczko gdzieś widać. Kształt też jest, bym powiedział, taki sobie. W tym roku bezproblemowo to się sprzedaje w cenie 3,49, dlatego że market po prostu dopuszcza, jakby zmienił specyfikację troszkę. Tu mamy akurat zdjęcia z Auchan. To jest zdjęcie z Biedronki z tej promocji. I proszę Państwa, z jednej strony sadownik produkuje doskonałą jakość, te jabłka po prostu w komorach wyglądają bardzo dobrze i po drodze ta jakość niestety ginie. I teraz klient, jeżeli ma jabłko, które wygląda czasami jak przemysł i zapłaci ma za nie 3,50, to często decyduje się, żeby tych jabłek nie kupować albo kupować ich mniej. To jest w ogóle abstrakcja totalna, bo to jest sklep internetowy Tesco, proszę Państwa, i jabłka krajowe kosztują Golden 4,99 za kilogram, Red Delicious z importu 6 zł, Gala krajowa 4,50, Ligold 4,50, Gloster 4,50, Jona Prince 4,50. Według informacji ceny w sklepie internetowym są dokładnie, proszę Państwa, takie same jak na rynku. Także to też może spowodować, że jeżeli wiosną chcielibyśmy sprzedawać jabłka drożej, a będą one droższe, no bo po prostu są koszty przechowywania i tak dalej, to pytanie, jaki jest limit dla polskich klientów, żeby te jabłka kupować. Można powiedzieć tak, jak rozmawiam z sadownikami, to wielu mówi, że
po raz pierwszy, jak patrząc tylko na cenę sprzedaży, to ta cena sprzedaży hurtowej, ona pokrywa koszty produkcji, przy czym pod warunkiem, że były normalne zbiory. Jeżeli zbierzemy połowę, zbiór był trudniejszy, bo to tych jabłek było mniej i tak dalej, no to okazuje się, że te koszty produkcji w tym roku były też większe, bo koszty zbioru były dużo większe. W związku z tym jakby ta cena, która, tak jak powiedziałem, pokrywa koszty, czy jest nieco powyżej kosztów produkcji w końcu, ale ona jest tylko dlatego, że jest mniejsza podaż i mniejsze zbiory. I tak jak mówiłem wcześniej, proszę Państwa, to są takie zestawienia robione przez jakieś tam firmy, które zajmują się liczeniem tych rzeczy. Klientów przyzwyczaiły markety do bardzo niskich cen za jabłka. Może te ceny rosły gdzieś tam późną wiosną, natomiast w okresie właśnie listopad, grudzień, styczeń, taka cena średnia w markecie, jabłka w luzie, w pierwszej klasie, posortowanego na wytłoczkach, to było, proszę Państwa, 2,50. Dzisiaj to jest od 3,50 do tych odmian, takich nazwijmy to szlachetniejszych, nie obrażając oczywiście Ligola czy Jona Golda. Dla marketów to jest Golden, Gala, czy jakieś odmiany typu na przykład chociażby Prince, tutaj też jest wpisywany oddzielnie, to jest między 4 a 4,50. Czy jak widzicie Państwo, ta różnica jest bardzo duża. Tutaj nie ma żadnej winy sadownika, dlatego że no, jest prawo podaży i popytu i jest mniej jabłka, Państwo macie prawo oczekiwać wyższą cenę, no, ale pytanie bardzo istotne jest, jaki będzie, że tak powiem, poziom możliwości nabywczych polskiego klienta, czyli takiego typowego Janusza i Grażyny, którzy pójdą sobie do sklepu na zakupy w tej Biedronce, ile oni są w stanie zapłacić za jabłka. I teraz, czy kupią te jabłka, czy kupią ich mniej, czy na przykład wybiorą banany, cytryny, czy pomarańcze, bo akurat sieć prowadzi promocję. Proszę Państwa, z naszego portalu parę informacji o tym, jakby przechodzimy teraz do punktu, czy te jabłka sprzedawać, trzymać, czy raczej otwierać te komory. Po pierwsze, najmniej jabłek jest w tej chwili, proszę Państwa, w Niemczech. To jest praktycznie połowa normalnego zapasu. Czyli można by oczekiwać, że Niemcy będą potrzebowali dostaw tych jabłek. Tylko niestety, proszę Państwa, przez wiele ostatnich lat nam się nie udało z polskimi jabłkami masowo dotrzeć do rynku niemieckiego. Mimo że sieci handlowe, chociażby Lidl, czy jest obecny u nas, jakby w tą stronę jest dużo mniej. Ja wiem, z początku sezonu nawet my jako firma wydawnicza dostawa, bo mamy ten tytuł międzynarodowy FM, dostawaliśmy wiele telefonów, żeby dać adresy niemieckim firmom, gdzie mogą kupić jabłka w skrzyniach. Wtedy one by były prawdopodobnie sprzedawane jako jabłka niemieckie. Natomiast zdecydowanie te zapasy są mniejsze. I proszę Państwa, Elstara jest o 30% mniej, natomiast chociażby Prince'a Niemcy szacują, że jest też o prawie 35% mniej. Także Niemcy generalnie mówią o mniejszych zapasach. Tutaj bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim wielką różnicę w zapasach, które mają Włosi w południowym Tyrolu. To jest ten główny rejon produkcyjny. Jak ktoś czasem był w Bolzano, niekoniecznie na targach, ale może na nartach na przykład, czy to jest ten północne Włochy w górach, to są ci Włosi, którzy nie mówią po włosku, tylko po niemiecku. Natomiast proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Ja, po pierwsze, że zamiast 1,065 000 ton mają tylko 642 000 ton, tylko zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, na dokładność do szacowania co do tony. U nas taki błąd to jest, a tu tam 20, 30, 50 tysięcy w jedną czy w drugą stronę. Tu jest bardzo dokładnie doszacowane. Co to znaczy dla nas, jako dla branży sadowniczej w Polsce? Że Włosi będą mogli dużo lepiej planować, ile czego mają, kiedy będą mogli otworzyć. U nas to jest po prostu trochę takie wróżenie z fusów. Bo tak jak powiedziałem, mamy może około 800 tysięcy ton jabłka na 1 stycznia, ale to może być 850, a może być 720. No tego nie wie nikt. Hiszpanie. Tu jest 20% mniej. Francuzi mają bardzo podobnie. Natomiast wszędzie jakby, proszę Państwa, istotne jest to, że te dane są wyjątkowo dokładne. U nas ten szacunek jest bardzo, bardzo ogólny. I żeby podsumować to moje wystąpienie w trzech slajdach. Zdecydowanie, proszę Państwa, ceny wiosną muszą być wyższe. Mówię o cenach, które będą otrzymywać sadownicy w całej Europie, nie tylko w Polsce.
Natomiast, proszę Państwa, decyzje, czy Państwo byście sprzedawać te jabłka, nie powinny być tylko i wyłącznie kierowane tym, że cena wzrośnie, ale tym, żebyście Państwo byli w stanie ocenić, czy te jabłka doleżą. Tak jak powiedziałem, w tym roku jest bardzo słaby rok, jeżeli chodzi o przechowywanie owoców. Tu koledzy z Agrofresha będą o tym opowiadać, bo sami widzą, jak to wygląda w komorach. I proszę Państwa, pamiętajmy o jednym, że nie jest wytłumaczeniem dla kupujących, czy w kraju, czy za granicą, że jest słabszy rok, że jest mniej jabłek w całej Europie, czy na świecie i za to możecie ludzie dostać słabszą jakość, a ceny są wyższe. Klient rozumuje w ten sposób, płacę więcej, chcę mieć dobrą albo bardzo dobrą jakość, co niestety jest szczególnie u nas jeszcze problemem. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że tak jak powiedziałem na początku, pokazując produkcję w Europie Południowej, znaczy na półkuli południowej, że te jabłka z południowej półkuli wyjątkowo w tym roku będzie duże zainteresowanie tymi jabłkami, szczególnie na rynki Europy Zachodniej one dotrą. W związku z tym może się okazać, że jeżeli na przykład nawet teraz mamy jakieś sanie, ktoś to kupuje nawet w skrzyniach czy na gotowo, to może się okazać na przykład, że jak przypłynie pierwsza gala gdzieś tam koło marca, to nagle stracą zainteresowanie, no bo to będą jakby świeże owoce o bardzo dobrej jakości. I tak jak powiedziałem również, że wysokie ceny jabłek mogą spowodować mniejszą sprzedaż i konsumpcję, no bo pytanie, jaka jest granica, za ile nasz rodak może te jabłka kupić, nawet na bazarku. I proszę Państwa, ostatni slajd. Jak zauważacie Państwo, to też podkreślają analitycy, dopiero zmniejszenie produkcji o 1/3 pozwala w Polsce w tym roku z powodu pogody, pozwala pokryć koszty produkcji, czyli że sadownicy otrzymują, jeżeli ci, którzy mają jabłka, otrzymują satysfakcjonujące pieniądze. Proszę Państwa, ten sezon nie jest wyznacznikiem tego, co się dzieje na rynku, dlatego że wyznacznikami rynku jest sezon 2015-2016. Mamy 4 miliony ton, mamy rosyjskie embargo i musimy walczyć o nowe rynki. Nie wolno jakby mierzyć miarą tego sezonu kondycji sadownictwa w Polsce, bo jeżeli patrzymy tylko na ceny, które są w tym roku za jabłka, to zdecydowanie, proszę Państwa, jest to błędna ocena. Czyli jakby bardzo by mocno studził jakikolwiek optymizm, że takie ceny na przykład za rok się utrzymają. W związku z tym należy po pierwsze utrzymywać wszystkich klientów, których mamy, sprzedawać jabłko jak najwyższej jakości i nie zapominać o tych rynkach azjatyckich, które z takim trudem zbudowaliśmy i te relacje z nimi buduje się bardzo długo, a w tym roku niestety to nie do Państwa jako do indywidualnych sadowników, ale do eksporterów, do dużych organizacji producenckich. Te rynki po prostu trzeba walczyć. Być może mamy szansę na wejście na takie rynki właśnie jak rynek niemiecki. Jak nie mają jabłek, to od kogoś mogą kupić, no ale to nie mogą być jabłka słabej jakości i nie mogą być mowy, szczególnie na rynku niemieckim, o pozostałościach. Pamiętajmy też, że konkurencja nie śpi. Serbia bardzo sobie chwali ten sezon, ale nie tylko ze względu na rynek rosyjski, ale również na możliwości sprzedaży swoich jabłek do krajów Europy Zachodniej. Ukraińcy również zaczęli, nie powiem ekspansję, ale pierwsze wysyłki, chociażby do Skandynawii swoich owoców, bo wykorzystują też sytuację, że jest mniej polskich jabłek i cenowo po prostu jest to atrakcyjne, nawet patrząc na wszystkie opłaty celne dla krajów spoza Unii Europejskiej. Ale proszę Państwa, chociażby konkurencja w Rosji nam rośnie, Iran 3,5 miliona ton produkcji, to też jest dla nich szansa, żeby nowe rynki zdobyć. I tak jak powiedziałem, długie przechowywanie nie zagwarantuje wysokich cen, jeżeli nie idzie za tym jakość. Także jeżeli Państwo byście chcieli wybierać, no to nie wiem, trzymać czy otwierać. Mój kolega mi powiedział tak, Goldena otwierać, Retiona Prince'a trzymać, pod warunkiem, że jest dobrej jakości. Ja Państwu życzę po tym sezonie takich samochodów, tylko ja nie wiem, czy to się uda jeździć na sandomierskich drogach, bo to niskie zawieszenie ma. No ale pod kościołem by dobrze wyglądał. Natomiast jakby podsumowując to całość tej wypowiedzi, warto zajrzeć do komór, zobaczyć co mamy, jakie mamy jabłka i wtedy podejmować decyzję. Nie patrzeć tylko na to, że na wiosnę będą wysokie ceny jabłek. Ceny będą wyższe pod warunkiem, że sprzedamy dobrą jakość. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.